Dzień dobry, cześć, to jest 11 odcinek podcastu Głowa do Góry, a w nim bohaterem Piotr Pustelnik, którego odwiedziłem w zeszłym tygodniu. Czeka Was, moi drodzy, godzina bardzo dobrej zabawy, ponieważ ten człowiek ma mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia i dużo celnych spostrzeżeń, obserwacji na temat świata. Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, prezes Polskiego Związku Alpinizmu i niesamowicie ciekawa postać. Zapraszam Was na wywiad z Piotrem Pustelnikiem. Podcast Głowa do Góry. Odcinek 11. Rozmowa z Piotrem Pustelnikiem. Czy lubi Pan udzielać wywiadów? Nie, oczywiście, że nie lubię. Nie. To kończymy. Okej, gasi światło. Nie lubię, bo... No bo nie lubię, ale zdążyłem się już do tego trochę przyzwyczaić i przede wszystkim no już mnie to nie krępuje tak bardzo. No, powiem szczerze, że gdybyśmy się spotkali tam, nie wiem, 25 lat temu, miałbyś znacznie cięższe zadanie niż teraz, więc Bogu dzięki, już się trochę nauczyłem robić takie rzeczy i trochę jakby stąpiłem w sobie taki wstyd przed takimi wypowiedziami, ale zawsze jakaś tam trema zostaje. A to wynika z tego, że nie czuje się pan... To wynika z tego, że jestem skryty. Okay, to wynika z tego, że jestem skryty po prostu i nie lubię się uzewnętrzniać. O. A nie wynika z tego, że to doświadczenie w górach jest takie trochę prywatne i takie... To jest po prostu czymś, czym nie do końca człowiek chce się dzielić? No i tak i nie. To znaczy na pewno to, co przeżywamy w górach, jak i w ogóle to wszystko, co w życiu przeżywamy, jest prywatne i to jest pewien truizm i jest to oczywiste zupełnie. Natomiast od pewnego momentu człowiek, tak mi się wydaje, ma taką przemożną ochotę, żeby tym, co się w tych górach dzieje, podzielić się. Ale problem tylko tkwi w głębokości tej relacji i tej narracji, czyli jak ona głęboko wnika w twoją osobowość, jak ona dużo wyciąga z ciebie tego, co ty przeżyłeś i co nie wiesz jeszcze, czy to upublicznić, czy nie. Czyli jest to taka strefa buforowa twojej świadomości, twojego takiego doświadczenia, którym ty jeszcze nie wiesz, czy się chcesz podzielić, czy nie, ale już musisz o tym zadecydować. Więc dlatego ja na samym początku bardzo skąpo dzieliłem się tym, co się dzieje w górach, trzymałem to wszystko dla siebie, a potem z coraz większym jakby taką śmiałością byłem tak, znaczy starałem się te swoje doświadczenia przekazać. A drugi element to jest element czasu. Tam im dalej od tych doświadczeń, tym łatwiej się jest tym dzielić. Natomiast jeżeli jest bardzo blisko, to często człowiek ma blokady, nie chce o tym mówić, bo niektóre doświadczenia są dosyć traumatyczne, niektóre są z granicy ludzkich możliwości, czy psychicznych, czy fizycznych. I to nie są takie rzeczy, które od razu człowiek tak wyjdzie na ten czerwony dywan i bach, i następnego dnia już jest na pudelku. Rozumiem. Nie. To tak nie działa. Bo zastanawiam się nad taką rzeczą, czy wspinacze mają kibiców, fanów? Od zarania dziejów alpiniści mieli tylko wyłącznie w rodzinie fanów. Jeśli ktoś nie miał rodziny, to też nie miał fanów, tak? Więc, ale to się zmieniło, bo oczywiście to, co robiliśmy w górach, nie wiem, 30-35 lat temu, bo ja mniej więcej tak zaczynałem, to było strasznie intymne i bardzo takie przesunięte w czasie. Była taka, nie wiem, to by się teraz nazywało retencja, czyli jakby coś, co się wydarzyło 2 miesiące temu,
upublicznia się 2 miesiące po tym wszystkim. Czyli był czas na przetrawienie tego wszystkiego, zapomnienie tego, co było jakimś tam chwastem emocjonalnym i psychologicznym i wyciągnięcie tylko tego, co było tym takim najważniejszą rzeczą i powiedzenie, oto to jest właśnie to. No i w ten sposób tworzyły się legendy o spiżowych bohaterach, którzy są bez skazy. Teraz tak nie ma. Teraz jest tak, że jak nabroiłeś, to za 5 minut będzie wiedział tak. Cały świat. Więc dlatego to tutaj nastąpiły bardzo takie poważne zmiany jakościowe, jeśli w odbiorze tego, ale nie wiem, co jest lepsze. Znaczy, mnie bardziej odpowiadała taka głęboka intymność i to takie danie sobie czasu na przetrawienie i danie sobie też czasu najbliższym na przetrawienie tego. Poza tym to miało jeszcze jeden aspekt. To miało aspekt taki, że jednak zdrowie psychiczne rodziny było większe. Aha. Bo jednak nawet jak ja miałem w 90, którym ja to miałem, 8 roku wypadek na Broad Peaku, to moja rodzina o tym dowiedziała się miesiąc później. Teraz dowiedziałaby się 2 godziny po tym wszystkim. I to z mediów. Mnie. To ja miałem wtedy takie szczęście, że w tym 98 roku, jak już przetrwałem, udało mi się ściągnąć w dół, przeszedłem samemu przez Gondogoro Pass, szedłem do Huszew, wsiadłem do samochodu, przyjechałem do Skardu, jeszcze 2 dni się zastanawiałem, jak mam to żonie powiedzieć, to wtedy dopiero potem powiedziałem. Teraz nie miałbym żadnych szans. Więc nasi kibice wtedy mieli trochę łatwiej. Teraz mają znacznie gorzej, ale teraz my mamy jeszcze innych kibiców. Tymi kibicami są właśnie ludzie z mediów społecznościowych. I nagle okazuje się, że tym, co my robimy, interesują się setki tysięcy ludzi. I to z jednej strony jest fajne i część naszego środowiska nawet usiłuje to w jakiś sposób przetrawić, czego ja specjalnie nie pochwalam. Natomiast ma to też oczywiście swoje czarne strony, dlatego że jak ktoś jest nieodporny na krytykę, a alpiniści są nieodporni na krytykę, to cierpią. A to ciekawe, co pan powiedział. To jest taka wspólna cecha wspinaczy? Tak, jesteśmy nieodporni na krytykę. Co jeszcze łączy wspinaczy? Nie lubimy, jak nas ktoś krytykuje, nie lubimy, jak tam ktoś mówi, że zrobiliśmy jakąś kichę, nie potrafimy tego przyjąć do wiadomości, nie potrafimy się z tym pogodzić, a co więcej, nie potrafimy tego obiektywnie ocenić. Jesteśmy subiektywni, egocentryczni i wpatrzeni w siebie, czyli w sobą. Mam tytuł. Zastanawiam się właśnie nad tym, jakie są cechy wspólne wspinaczy i co czyni wspinacza. To znaczy, jak patrzy się na inne sporty, to można dostrzec pewne wspólne cechy pomiędzy tymi sportowcami, które sprawiły, że dotarli gdzieś na szczyt w swoim sporcie. Co sprawia, że wspinacz jest wspinaczem i że jest właśnie taki nieodporny na krytykę? No, dlatego, że jest przede wszystkim indywidualistą z wybujałym ego. Więc i to jest okej. Okay. To jest bardzo okej, okay, dlatego, że w tym sporcie to jest sport co prawda zespołowy, ale ten zespół tworzą indywidualiści i bez ich indywidualizmu nic by nie zostało osiągnięte. Jasne, że można teraz podawać jako przykład chińską wyprawę na Mount Everest z roku 63, gdzie tam, nie wiem, było 300 alpinistów, no takich właściwie wyrobników alpinistycznych i tam, nie wiem, paru weszło na wierzchołek, a to dzięki pracy zbiorowej i tak dalej, i tak dalej. Okej, ale oni nie wykreowali niczego, a w alpinizmie się kreuje. Oni, to tak jak przeszli przez tę drogę, która była od początku do końca znana, w takim rzemiośle po prostu. Zrobiliśmy tę drogę, doszło kilku z nas, dziękuję, do widzenia. Ale tak naprawdę to alpinizm kreują osobowości, które indywidualności, które potrafią, tak jak powiedziałem, coś wykreować. Czyli trzeba znaleźć ten cel, zwizualizować sobie, co się chce zrobić, znaleźć te piękne formacje, znaleźć piękno w tej formacji, którą się chce pokonać i to zrobić w zespole. Czyli jest to piekielnie trudne, dlatego że indywidualista z trudem oddaje część swojego ja do zespołu.
A tutaj trzeba oddać nie tylko swoje ja, znaczy nie tylko tę część swojego ja, ale tylko tę część, która pasuje do tego zespołu. To musi jeszcze działać tak, że z tych części tego twojego ja każdy oddaje i to się układa w pasujący do siebie puzzle. Mhm. Tylko wtedy ten akt alpinizmu działa. Dlatego to jest w pewnym sensie bardzo elitarne środowisko, dlatego że strasznie ciężko jest znaleźć ludzi, którzy potrafią być jednocześnie jej indywidualistami i wpasować się do pracy w zespole. I właściwie historia światowego alpinizmu to jest historia no właśnie takich przypadków niedopasowania się albo od strony zespołowej, albo od strony indywidualnej. I naszym celem alpinisty przez całe życie nie jest wejście na jakieś góry, tylko znalezienie tego modus operandi, który pozwala ci funkcjonować w zespole. I pan taki znalazł. Tak, pod sam koniec mojego wspinania taki znalazłem, ale musiałem na to poświęcić kilkanaście lat swojego życia. I co świadczy o tym, że albo byłem leniwy w poszukiwaniu, albo po prostu jest to trudne do zrobienia. W moim odczuciu ja naprawdę bardzo chciałem znaleźć to szybciej. Mhm. Wracając jeszcze do wcześniejszego wątku, bo chciałem połączyć wątek tych kibiców i tego, czy wspinacze lubią mówić o górach, bo wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu sportów, w którym, jeżeli są ci kibice, to nie mają możliwości oglądać ludzi, którym kibicują, podczas gdy robią to, w czym im kibicują. I no, te opowieści wspinacze, to jest jedyne, co oni mają. No tak. Tu też niestety muszę się posłużyć wycieczką w czasie, bo kiedyś to były wyłącznie opowieści. Teraz można to wszystko zdokumentować bardzo jasno i bardzo precyzyjnie. Choć ja jestem generalnie przeciwnikiem takiej wiwisekcji tego, co my robimy, bo to nie wiem, czy to jest do końca potrzebne. Poza tym ja chcę mieć chwilę takiej intymności jednak w tej relacji ze sobą, z górą, z otaczającym mnie otoczeniem. I dlatego stoimy w pewnym sensie w takim paskudnym rozkroku pomiędzy tym, co jest ludziom potrzebne do tego, żeby nas obserwować, a tym, czego my chcemy. My nie chcemy, żeby nas obserwowali, ale chcemy być obserwowani tak, żeby tylko zaobserwowali to, co my chcemy im pokazać. A to tak się nie robi i tak się nie da. Jeżeli pokazujemy wyprawę, to pokazujemy wszystkie cienie i wszystkie blaski. Jeżeli nie pokażemy jednego, a pokażemy drugie, to zafałszujemy obraz wyprawy. Więc tutaj taki brutalny, bolesne cięcie, że pokazujemy wszystko, jest jak najbardziej właściwą metodą postępowania. I często moi koledzy, którzy jadą na wyprawę i tam robią zdjęcia, filmują się, bo teraz każdy z tymi kamerami lata, to oni potem mają jakieś pretensje, że pokazano mnie, jak ja się z kimś użeram o jakąś, przepraszam, kolokwialnie mówiąc, duperelę. No ale się użerałeś o tą duperelę, no to jest prawda czasu, prawda ekranu, no tak było. Więc czego tutaj się buldoczyć? No, chcesz się rejestrować, to się rejestruj, ale z wszystkimi tego wadami i zaletami. No to jest, ale tak z drugiej strony popatrzmy. Obserwuję też świat rowerów górskich, świat biegaczy, ultra. Przecież oni też robią to wszystko tylko w plenerze. Tam nie ma kibiców na trasie. To jest wszystko walka ze sobą. My też tę walkę ze sobą prowadzimy, rejestrujemy to oczywiście, ale tak naprawdę to gdzieś tam to wszystko dociera z jakimś opóźnieniem. Ludzie na to patrzą i muszą też w pewnym sensie wykonać pewien wysiłek, żeby to zobaczyć, bo to nie jest takie oczywiste zupełnie. No i teraz pytanie jest tak, czy to rzeczywiście jest takie cenne dla tych obserwujących? Czy oni rzeczywiście
powinni coś takiego oglądać. Ja nie jestem miłośnikiem cenzury w żadnym wypadku, ale tak się zastanawiam nad wartością tego wysiłku pokazywanego podczas tej wspinaczki, bo to, no nie wiem, to nie jest przeze mnie do końca w jakiś tam sposób przerobione, nie mam zdania. Mhm. Ale bez wątpienia to, że kibicuje nam przyroda, bardzo mi się podoba. Jeszcze brakuje trybun pod górą, nie? Będą, to tylko jest kwestia czasu. Ja chciałem zapytać pana, czy ma pan takie czasem poczucie, bo z całym szacunkiem ja taki odniosłem czytając książkę, że trochę pańskie życie jest podzielone na te dwie części, przed pierwszym ośmiotysięcznikiem i po nim, że wtedy bardzo dużo się zmieniło. Czy pan też tak na to patrzy? No tak, bo oczywiście, bo do tego pierwszego ośmiotysięcznika to taka była trochę zabawa we wspinanie. Poświęcałem temu wspinaniu tyle czasu, ile mogłem, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu jednak był zawód mój, który wykonywałem. No i rodzina. I jak tam było, tak było, ale jednak na te wakacje wyjeżdżaliśmy co roku z dziećmi i dzieci jednak się ćwiczyły w przeżywaniu różnych przygód w przyrodzie. A potem okazało się, że jednak te góry wysokie i w ogóle takie duże projekty to jest taki zżeracz czasu, emocji pożera cię tak w całości, że po prostu musiałem zrobić bardzo dramatyczne cięcia w tych częściach dotyczących zawodu, rodziny. Po prostu ta góra wygrała, tak mówiąc kolokwialnie, psychicznie ze mną i jak się już to zaczęło, to powiedzmy, że jeszcze pierwszy ośmiotysięcznik to jeszcze nie była taka tragedii. Ale te dylematy zaczęły się od 1992 roku, kiedy dostałem pierwsze zaproszenie od Wandy Rutkiewicz i naprawdę nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Byłem w kociokwiku, bo wróciliśmy z rocznego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Praktycznie ja nie miałem etatu na uczelni, no z czegoś trzeba było żyć. A tu nagle taka propozycja. No i teraz co tu zrobić z taką propozycją. No i wtedy pierwszy raz powiedziałem nie, to znaczy bardzo chciałem, ale jednak instynkt samozachowawczy kazał mi mówić nie. Mm-hmm. A potem ten poziom podstawowy, jeśli chodzi o zabezpieczenie się takie socjalne został zrobiony, to góry pochłonęły mnie całkowicie. I to jest to, przed czym zawsze będę ostrzegał, to jest takie memento, będzie na końcu tej wypowiedzi, będę ostrzegał wszystkich młodych ludzi. Nie dajcie się zwieść temu blichtrowi tego pięknego życia wyprawowego. Zapłacicie za to kolosalną cenę. A czy to życie wyprawowe jest piękne? To znaczy, zastanawiam się, czy nie jest to taka ciemna strona wchodzenia na tę górę, że trzeba się tam dotelepać pewnie z pięcioma przesiadkami, przepakować te wszystkie beczki, dojść potem tydzień pod tę górę. No jak się to robi 50 któryś raz, to na pewno. Natomiast pierwsze 15 razy jest przyjemny. Bo po pierwsze to jest coś takiego, człowiek się wszystkiego uczy. Ja nie będę tutaj cytował naszych klasyków, że ja się wszędzie uczę. Tylko powiem, że to rzeczywiście jest tak, że dla mnie to była taka ciągłe dokształcanie się, zarówno od strony takiej emocjonalnej, to znaczy przenosiłem się do krajów z kompletnie inną kulturą, więc to wymagało dużej wrażliwości, żeby opanować zachowanie się w takim kraju, przez kwestie jakby pewnej wyobraźni, w logistyce, w planowaniu, w myśleniu takim do przodu, a priorycznym, że tak powiem. I to była piękna szkoła, tylko że no, w pewnym momencie po iluś tam latach okazało się, że ja już tą szkołę skończyłem. Mhm. I potem dalej to już była jakby pewna rutyna, że już ja wiedziałem dobrze, że to się robi tak, to się robi tak, to się robi tak, przeżywa się to, trzeba się nauczyć tego i tak dalej. To już była taka układanka, która mi się sama układała. Więc
Więc to już przestało być śmieszne po prostu. I w pewnym momencie stało się już pewną zmorą. To znaczy, zamiast mówić hura, znowu będziemy jechać w Himalaję, o kurna, Olek, znowu jedziemy w te Himalaje i znowu do tej agencji, znowu te pieniądze i znowu szukanie tego wszystkiego. To niestety, niestety taka jest smutna prawda, czyli najlepsza, najlepszym receptą na życie jest ciągła zmiana. Ile to kosztuje tutaj na miejscu przygotowanie takiej wyprawy? Nie mam na myśli pieniędzy, tylko... To angażuje praktycznie cały rok. To znaczy, to jest tak, że żeby nie zapomnieć, co się robi i jak się robi, to trzeba sobie to ciągle przypominać. Więc ja miałem już potem tak, że właściwie wracałem z jednej wyprawy, a już, już zaczynałem od nowa tę samą procedurę. Potem już miałem segregatory poukładane i już brałem segregator, otwierałem i od tego zaczynamy. Okej, wkładam i biorę pusty segregator i jedziemy od początku. To jest proces, który trzeba cały czas, tak powiem, kultywować. Trzeba go cały czas tak podlewać, tego kwiatka, żeby on sobie tam kwitł. I dlatego to jest takie niefajne, bo tak naprawdę to, wiesz, to jest tak jak ze sportowcem. On praktycznie rzecz biorąc 10 miesięcy pracuje, 2 miesiące odpoczywa. No u nas było dokładnie to samo. No, ja przez półtora miesiąca po wyprawie, jakoś tam przez wakacje, odrabiałem straty, które poniosłem, czyli poznawałem na nowo, jak wyglądają moje dzieci, jak żona wygląda. No i po kończyły się wakacje, zaczynał się październik, ja zaczynałem znowu przygotowanie do następnej wyprawy. I tak w kółko przez 20 lat. Chciałbym porozmawiać też o panu jako wspinaczu i pańskich umiejętnościach jako wspinacza, jak się pan rozwijał jako wspinacz, bo zdaje się, że pan bardzo długo nie czuł się gotowy na te wysokie góry, prawda? Wiesz, to jest trochę tak, że ja doskonale od samego początku zdawałem sobie sprawę, że bardzo chcę się wspinać, ale że talentu jakiegoś takiego wybitnego to ja nie mam. Że to wszystko, co robię, jest na takim poziomie, jak to się kiedyś mawiało na tych, jak się zaczynały roztopy w Polsce, że na jakiejś rzece jest górny stan stanów średnich. Czyli byłem przeciętnym wspinaczem, ale z tej wyższej półki. Czyli umiałem przejść jakieś tam trudne drogi w Tatrach, robiłem drogi w Alpach. Faktem jest, że wspinałem się naprawdę dużo, bo jak ja sobie teraz przypominam, to od 78 roku do 88, czyli 10 lat, to było 10 sezonów, Tatry, lato, zima, Alpy, inne góry. Gdzieś jakieś tam góry w Indiach, więc tego wspinania było strasznie dużo. I to jest właściwie, uważam, że to jest dla każdego alpinisty, to jest baza po prostu, na jakiej z tej bazy tych doświadczeń on potem korzysta w tych dużych górach. Bo gdzie on się ma tego uczyć? On się ma uczyć tego na Everestie? Będzie sobie zakładał raki i patrzył, czy mu nie spadną? One muszą mu spaść na niższych górach, żeby on przeżył ten eksperyment i żeby wiedział, jak to zrobić drugi raz, żeby sobie nie odmrozić palców przy zakładaniu raków i żeby one mu nie spadły. Więc dlatego ja tak wszystkich młodych ludzi namawiam, że jak chcecie być himalajstami, bardzo proszę, jedźcie sobie w te góry wysokie, ale najpierw zróbcie te 10 sezonów w Tatrach, żebyście mieli taki bagaż doświadczeń, że nic was nie zdziwi, że mając do dyspozycji przysłowiowe pół litra i dwóch kolegów, wejdziemy na Mount Everest, tak? A ja też z tego bagażu doświadczeń korzystałem, jak miałem wypadki w górach, bo dopiero w wypadku widzisz, co jesteś wart. Bo czy potrafisz sobie poradzić w sytuacji takiej, że masz stresa, że jesteś uszkodzony, że sytuacja w pierwszym odruchu wydaje ci się być beznadziejna i że musisz jakoś tę sytuację rozwiązać. I dopiero wtedy się okazuje, że te doświadczenia, które miałeś z tych gór poprzednio, ci się przydają, bo nie wymyślasz na nowo wszystkiego, tylko działasz już tak. Wiadomo, tu jest pętelka, tu wpinam, tu przekładam, tu... I to skraca czas po prostu i powoduje, że ta akcja jest szybsza. Tak wyszedłem ze szczeliny w Alpach,
20-metrowej szczeliny, kiedy jak zobaczyłem tę dziurkę, przez którą wpadłem, to wpadłem w dzikie przerażenie, że ja tam nigdy nie dotrę, bo to jest tak wysoko i tak daleko. Więc dlatego to doświadczenie właśnie z niższych gór i to takie stopniowane po kolei, żeby po prostu nie mnożyć tego, że tego uczenia się w zbyt szybkim czasie, to jest szalenie istotne. I tak naprawdę największe sukcesy w górach wysokich, czy w ogóle w górach dużych takich, gdzie rzeczywiście potrzebna jest ogromna samodzielność, to odnoszą ci, którzy mają już za sobą długą karierę w mniejszych górach. Mm-hmm. Rozumiem. Bo powiedział pan przed chwilą takie słowa, że talentu pan za bardzo nie miał? Nie miałem, ale się uczyłem. Byłem dobrym rzemieślnikiem. Ale na przykład pańscy synowie są utalentowani. Doskonałymi. Czasami się tak zdarza. Czy to nie jest tak, że to jest jednak jakiś dowód na to, że po kimś to muszą mieć? No, po mojej żonie. Aha, okej. Okay. Anka miała coś takiego, miała jakiś taki bożą taką jakąś, taki palec Boży ją tam dotknął w pewnym miejscu i potrafiła robić rzeczy, których ja się uczyłem dosyć długo. Więc pewnie może dlatego. A, no, to nie, tutaj to, jest to grzyba. Tak, chyba tak. Nie, moja moc sprawcza tutaj nie była jakaś specjalnie duża. Natomiast to, co na pewno odziedziczyli po ojcu wspinaczu, jest w ogóle samo to, że się wspinają. Mhm. Mieli o wiele łatwiej, bo nie musieli, tak jak ja, przez 10 lat kompletować głupich 5 karabinków czy jakiegoś tam czekana, czy czegoś, bo tego po prostu nie było. Mieli dostęp właściwie do wszystkiego, tak po prostu szli sobie do komórki i tam sobie wyciągali te wszystkie rzeczy. Ale druga rzecz jest taka, że jakby dzieci wspinaczy bardzo nie chcą robić tego, co ich rodzice. Oni chcą mieć swoją własną drogę. I tak, żeby było, tak było w moim przypadku. Po prostu góry wysokie od samego początku, być może nawet na przekór, nie stanowiły dla nich żadnego jakiegoś celu w życiu. Oni chcieli pójść własną drogą i poszli. I to chyba dla rodzica jest największa satysfakcja, że dziecko poszło własną drogą. Chociaż część moich kolegów, których dzieci nie chciały się wspinać, strasznie ciężko to przyjmowało i przeżywało. I to było takie śmieszne czasami w skałkach, jak było widać. Spotykaliśmy się oczywiście, że dzieci były małe, pod jakąś tam skałką i były mistrzostwa świata dzieci wspinających się rodziców. No i oczywiście kilku się nie chciało wspinać. Rodzic miał pianę tutaj, tu mu się wylewała. Oczy bielmem mu zachodziły z tej złości, że dziecko się nie chce wspinać. Mówi, Rysiu, idź tam, a Rysiu nie. Koniec. I to było genialne. Po prostu patrzenie na to, to można, gdyby Bareja by ten film zrobił i byłoby to cudowne. Piękne, piękne. To zmieńmy temat. Chciałem pana zapytać, na której wyprawie był pan najszczęśliwszy? Kiedy w górach był pan najszczęśliwszy? Zawsze. Zawsze byłem najszczęśliwszy. To nie. Czy to nie zależy jakoś od okresu, specyfiki pana podejścia, właśnie tego, co już pan wiedział? Nie, do każdej wyprawy podchodziłem jednakowo. Na każdej byłem najszczęśliwszy na świecie, bo byłem w krajobrazie, który kochałem strasznie. Robiłem to, co kochałem strasznie. Byłem z ludźmi, których, no czasami z ludźmi, których nie kochałem strasznie, ale w każdym razie już sam akt, że tak powiem, wspinania był dla mnie wystarczająco fajny, żeby czuć się szczęśliwym. Wiesz, to jest też trochę tak, że nawet jeśli się tam coś na tej wyprawie nie układa, no, tak w 99 roku tak było, że byłem pod Broad Peakiem sam i czułem takie osamotnienie, że to była jakaś wyprawa, to była jakaś, najpierw jedna mnie przyjęła, potem mnie wyrzucili, bo kończyli działalność, przenieśli mnie do drugiej, no czułem się takim podrzutkiem. Ale jednak jak wychodziłem do góry, to już to wszystko przechodziło. Też to były jakieś drobiazgi, które są może istotne tu na dole, ale tam na górze nie miały dla mnie żadnego znaczenia, więc w ogóle to szczęście zaczyna się na wyprawie i kończy się na wyprawie. Tak? Jeśli mówimy o takim szczęściu wyprawowym, no bo w ogóle nie mówimy o uniwersalnej definicji szczęścia. Mm-hmm. Pan teraz skupia się bardziej na chodzeniu po płaskim, jak pan to nazwał. I realizuje się pan jako polarnik. O nie, to jest nadużycie pewne. Ja to,
Ja jestem alpinistą, który był parę razy na wyprawach polarnych. Ja nie, okay. nie czuję się w ogóle polarnikiem. To bym kolegów polarników bym bardzo sposponował w tym momencie. To jest dla... Znaczy, skąd się to bierze? No to oczywiście się nie wzięło z niczego. To nie jest tak, że o, już nie spina się duży góra, bo już słaby, cienki bolek, tylko to była moja pierwsza w ogóle górska fascynacja. Znaczy w ogóle pierwsza taka młodzieńcza fascynacja. Ja się fascynowałem polarnikami z okresu przed I wojną światową, czyli ci klasycy tego, którzy otwierali w ogóle te tereny dla ludzi. I to dla mnie byli prawdziwi bohaterowie. Do dzisiaj zresztą takimi są. I oni byli pierwszymi moimi idolami. Nie Hillary, nie Tenzing, nie John Hunt, nie tam potem George Bent, czy tam inni Brytyjczycy z okresu lat 50., tylko Norwegowie, też Brytyjczycy, Szkoci, Irlandczycy, bo przecież Ernest Shackleton był Irlandczykiem. Więc to była taka moja pierwsza fascynacja. Ja do niej po prostu wróciłem na przysłowiową starość, więc może dlatego, że po prostu w Górach Wysokich zrealizowałem ten ogromny projekt i szukanie na siłę jakiegoś celu było mi takie nie za bardzo. Po drugie, chciałem już trochę zmienić swoje życie. Po trzecie, zacząłem czuć się coraz bardziej taki homesick zacząłem czuć, czyli jakby takie długie pobyty w tych górach już nie były dla mnie taką rozkoszą. No ale chyba najważniejsze było to, że chciałem coś zmienić. No i zmieniłem w tą stronę, ale powiem szczerze tak, że dla człowieka, który tyle w górach przeżył i tyle musiał doświadczyć, to przesunięcie się w stronę takiej wyprawy polarnej to nie jest żaden problem. Ja po prostu mówię, okej, no to nie będę szedł do góry, tylko będę ciągnął coś za sobą. Nawet lepiej dla mojego kręgosłupa. I tyle, no już. A że no ma to dla mnie taki aspekt odżywczy, bo pierwszy raz, tak, Grenlandia jakaś, coś tam, Spitsbergen, Svalbard, te niedźwiedzie polarne, ślady niedźwiedzi koło namiotów, to robi wrażenie. No i taka moja niespełniona jeszcze nadzieja to jest tutaj, czyli Antarktyda. No ale na razie jest niespełnioną nadzieją. Jak pan już zdobędzie biegun południowy, to będzie ta sama myśl, co po ostatnim ośmiotysięczniku? Co ja będę teraz robił? No zawsze jest taka myśl, że ja nie umiem żyć nieprojektowo. Znaczy ja po prostu chcę za każdym razem mieć coś do roboty. I teraz przez te ostatnie dwa lata, kiedy no rzeczywiście trochę inaczej się wszyscy zachowujemy, trochę inaczej ten świat wygląda, no to strasznie wyhamowało to moje podejście do tego projektu Antarktydy z jednej strony. Ale mam nadzieję, że te dobre czasy wrócą, a ja jeszcze nie czuję się na tyle staro, żeby z tego zrezygnować. Natomiast patrzę już na plan B, bo to jest trochę tak, że jak nie masz w życiu planu B, to tak naprawdę jesteś kamikadze. I ten plan B już też mam i on będzie bardziej taki soft, ale też będzie dla mnie bardzo, bardzo ciekawy, bo co tu dużo mówić, no zakochałem się też w Grenlandii, no, to jest dla mnie taka kraina pełna różnych kontrastów i tak specyficzna jednocześnie i taka piękna i strasznie bym chciał jeszcze ją zobaczyć taką, jaką ona jest naprawdę, bo Arktyka topnieje i za czas jakiś no, będzie po Arktyce. No i co wtedy? Jak przekażemy następnym pokoleniom to, co przeżyliśmy tam w tej Arktyce? No nie przekażemy. Więc dlatego po prostu chcę tam jeszcze wrócić na tą Grenlandię i przyjrzeć jej się gdzieś tam jeszcze, gdzieś głęboko do mojej świadomości i wyobraźni, żeby ten obraz gdzieś tam zapadł i był do końca życia.
bo ten świat właśnie biały taki, czyli śnieżno-lodowy, zawsze dla mnie był ciekawszy niż każdy inny. Tropiki fajne, ale jakoś mnie nie ciągnęły. Odcienie bieli potrafię odróżniać, odcienie zieleni nie potrafię. A mimo to odrzucał pan zawsze himalajzm zimowy. Tak, odrzucałem himalajzm zimowy, bo uważam, że ja do tego nie dorosłem, że jest to dla mnie taka forma, którą być może powinienem przeżyć chociażby raz, żeby zobaczyć, mówiąc tak kolokwialnie, czym się to je i jak to smakuje, ale tak, żeby to z pełnym przeświadczeniem robić rok do roku, to nie. To wydaje mi się, że wspinanie ma wystarczająco dużo takich elementów, które bym chciał robić, żeby do tego jeszcze nie dokładać tych warunków atmosferycznych. Mhm. Tamten współczynnik pomiędzy tym, co się robi poza bazą, a tym, co się robi w bazie, jest bardzo po stronie tego, co się robi w bazie. Czyli mówiąc najbardziej brutalnie, nie bawiło mnie siedzenie w namiocie. Teraz w sumie stworzyła mi się po tym, co pan mówi, taka teza w głowie, bo jakoś mi się to połączyło z dwoma innymi postaciami, które też zawsze mówiły, że lubią się wspinać w małych zespołach, że chodzi o frajdę w górach. Andrzej Bargiel i Wojtek Kurtyka. I oni też zawsze mówili nie himalajzmowi zimowemu. Coś jest na rzeczy? No tak, to jest dwóch takich indywidualistów jak jasna cholera, więc trudno, żeby oni pracowali w dużych zespołach. Ale prawda jest rzeczywiście taka, że wiesz, głównie chodzi o to, żeby się wspinać. A w himalajzmie zimowym, takim stricte, takim do tej pory przez większość tego tak zwane mainstreamowe wspinanie zimowe, znaczy ten himalajzm zimowy mainstreamowy polegał na tym, że wjeżdżała wielka wyprawa pod dużą górę, tam siedziała w tej bazie 3 miesiące, co oni tam robili w tych namiotach, nie wiem i nie chcę wiedzieć. Natomiast jakby tego samego procesu wspinania to było tyle, co kot napłakał, więc jak taki Bargiel, który ma ADHD i Wojtek, który też ma ADHD, oni mieliby tam siedzieć i co robić? No przecież by sobie brzytwą żyły podcięli po tygodniu, więc ja ich doskonale rozumiem. Zresztą nie jest dokładnie to samo. No, po jaką cholerę mam tam siedzieć? Zresztą w tej chwili to nawet nie jest potrzebne. No, Można sobie powspinać się w zimie w innych zupełnie okolicznościach przyrody, na innej ścianie, w inny sposób i to też daje frajdę pewną. Zima już nie jest taka straszna jak 30-40 lat temu. No to się naprawdę wiele zmieniło. No przecież nawet najwięksi bohaterowie z tegoroczni, z K2, gdyby trafili na warunki, jakie miał Andrzej Zawada na pierwszej zimowej wyprawie tej polsko-kanadyjskiej, no to z całym szacunkiem, ale by nie dygnęli z bazy, no bo tam były wiatry dochodzące do 200 km/h, to żaden szerpa nie ustoi na nogach. No ja nawet nie wiem, jakby miał te nogi w ten lód wbudowany, więc to, no to po prostu jakby już, tak to wygląda w tej chwili. No i ja też rozumiem młode pokolenie, młodych spinaczy, bo dlaczego mam ich nie rozumieć? Oni są ludźmi czynu, oni chcą działać. A jak jadą na wyprawę i siedzą 2 miesiące i tak... No jest pogoda, nie ma. Tu się serek jakiś zawalił, tam trzeba przejść przez coś, a nie można przejść, bo się boimy. No i tak to... No, to jest antyreklama w ogóle wspinania dla nich, więc to tutaj akurat doskonale rozumiem ludzi z tego młodego pokolenia. Mam nadzieję, że to zimowe wspinanie pozostanie jako zimowe wspinanie. No na pewno pozostanie. Natomiast ludzie zaczną robić to, czego jeszcze w zimie w Himalajach nikt nie robił. Po prostu wspinał się po strasznie trudnych ścianach. Tego jeszcze nie było i to jest ta jakościowa zmiana. Bo jak pamiętasz, te 8000-niki wszystkie były zdobyte, praktycznie wszystkie były zdobyte tymi drogami, które były w przeszłości używane jako tak zwane drogi normalne, czyli najłatwiejsze w całym rejonie. No i teraz czas jest na to, żeby zamienić wysokość na trudność.
Czyli bo droga, nie, góra nie musi mieć 8000 metrów, chociaż są jeszcze takie ściany na 8000, że Jezus Maria, że po prostu jak podchodzi się pod nie patrzy, mówi nie, nie, to jest wspinaczka XXIII wieku. Ale jest teraz i wydaje mi się, że to jest najwyższy czas w tej chwili zamiany właśnie wysokości na trudność. No i to trochę też powoduje, że to, co się w tej chwili na tych wysokich, w tych wysokich górach dzieje, nie, nie tylko w zimie, ale także w lecie, te naprawdę obłożenie tych dróg normalnych przez takie ekonomiczne wyprawy, czyli komercyjne, to powoduje, że właściwie tam ci wspinacze tacy z krwi i kości się nie potrafili odnaleźć w tych wszystkich bazach i to wywoływało jakieś takie niezdrowe emocje. No i teraz to nagle się wszystko pozmieniało. No, tu jest ten nurt taki pieniężny, czyli komercyjny, a tu jest nurt sportowy, do którego się dokłada, ale on daje postęp jakiś w tym wspinaniu. Tam sobie ludzie realizują swoje prywatne marzenia i chwała im za to, a tutaj ludzie zapisują historię. I tak to powinno wyglądać. Te dwie strefy nie powinny się mieszać, bo one się różnią wszystkim. Podejściem do wspinania, w ogóle umiejętnościami, samodzielnością, wszystkim. Czyli to jest trochę tak, że ta część komercyjna trochę zmusiła do pójścia, do tego kroku tych ambitnych sportowców? Wydaje mi się, że tak właśnie jest, że po prostu mówiąc tak bardzo brutalnie, zostaliśmy z tych gór wypchnięci trochę. I o tym mniej więcej pan pisał w tym tekście Quo Vadis Polski Alpinizmie, który zresztą bardzo fajnie się czytało i który jakoś tak zbiegł się, mam wrażenie, z czasem z ogłoszeniem tego nowego programu Polski Himalajzm Sportowy, prawda? Nie ma przypadków. Tak też myślałem. Czy pan jest takim patronem trochę tego nowego kierunku w polskim alpinizmie? No, nie chcę za dużo mówić w ten sposób. Ja po prostu jakby byłem takim przedskoczkiem, jeśli o to chodzi. To znaczy, ktoś musiał to powiedzieć. No to powiedziałem to ja. I już. I bardzo dobrze. Wracając do bycia polarnikiem, bo to mnie strasznie ciekawi. Okay. Czy są punkty wspólne w motywacji pana do chodzenia w góry i pójścia na biegun na Grenlandię? Czy jakie będą tam wyzwania? Czy to jest wynik, wypływa z tej samej cząstki pana umysłu? Tak, to wypływa dokładnie. Nie nastąpiły jakieś takie duże zmiany w tej głowie, bo po prostu jakby podejście jest to samo. Jest to podejście zadaniowe, podejście zupełnie celowe. Ja w tym znalazłem przyjemność, choć bardzo byłem sceptyczny za pierwszym razem. Czy to rzeczywiście jest takie fajne i przyjemne? Czy takie monotonne, trochę taki rygor, trochę więzienny, czy on będzie odpowiadał mojej świadomości i mojej psychice? No i się pozytywnie rozczarowałem, bo tak. I zacząłem szukać w tym pewnych takich pozytywów. Pozytywy są takie, że no jest to, co w górach, jest wszystko, co w górach wysokich, tylko nie ma gór wysokich. To znaczy masz samotność, masz pracę, masz tryb dnia, dosyć podobny do siebie, ale jednak. Musisz być skoncentrowany, musisz mieć umiejętności, musisz po prostu cały czas kalkulować i myśleć do przodu. Czyli to jest wszystko to samo, co w dużych górach, tylko nie ma tych dużych gór. I tu był największy problem, w jaki sposób tę monotonię przekuć na zaletę tego sportu, a nie na wadę. Z tym był największy problem. Pierwszą wyprawę odbyłem samotnie, więc jakby, jak to się mówi, chciałem sobie pobyć chwilę z inteligentnym człowiekiem. Na Islandii było, tak? No i sobie poszedłem sam. Mówiłem do siebie, robiłem różne rzeczy i ten czas mi zleciał jak z bicia strzelił po prostu. Tak nagle nic tego, nic owego, już byłem na końcu wyprawy. Nawet byłem trochę wcześniej niż moi islandzcy koledzy myśleli. To spowodowało, że musiałem tam kiblować w tym kosmicznym krajobrazie jeden dzień, bez jedzenia, bez niczego. Ale to już wywołało taką pozytywną emocję.
No i potem na Grenlandii, co prawda byłem w dużej grupie, no właśnie w takiej grupie trochę półamatorów, ludzi trochę z przypadku. I to było dla mnie najgorsze, że no część tych ludzi no miała różne, jakby przyszła z różnymi motywacjami do tego. Był biegacz, był ktoś tam jeszcze, był jakiś podróżnik, któremu się nagle to spodobało. No nie szukałem tam nawet wspólnego języka z tymi ludźmi, po prostu wiedziałem, że oni są z różnych bajek i szukałem tylko wspólnego języka ze sobą i patrzyłem, powiedziałem, skoro nie możesz się z tego tak cieszyć, jak jest to na wyprawie, gdzie jesteś z fajnymi ludźmi, to przynajmniej naucz się najwięcej z tego, co możesz. No i patrzyłem na tych moich norweskich kolegów, jak oni to robią, jak nawigują, jak kalkulują ten czas, w jaki sposób starają się tym ludziom, którzy są w tej grupie, zapewnić pewną atrakcję, żeby to nie była taka no, kosmiczna rutyna, że codziennie to samo. I to też była dla mnie duża nauka, że tak właśnie trzeba robić, nawet jak jesteś w zespole z ludźmi, których lubisz, że po prostu musisz zwyczajnie cały czas im dostarczać pewnego challenge'u, który oni mają wykonywać. Tak? Znaczy codziennie się muszą sprawdzić w czymś. Na przykład myśmy się sprawdzali w nawigowaniu. Ja nie miałem z tym problemu, bo ja już na watnie nawigowałem samemu, ale niektórzy moi koledzy mieli taki, jak się patrzyło na to, jak oni nawigują, tak z daleka, no to były ruchy węża. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Nie, chłopie, idź prosto. Dlaczego ty nie idziesz prosto? No nie, bo on po prostu... No nie, no. Prawo, lewo, prawo, lewo. Jezus Maria, no nawalił się czy co? No nie wiem. Trzeźwy przecież jest, no. I tak. No z kolei na Svalbardzie już to było też cenne bardzo. Mianowicie przekonaliśmy się, co trzeba robić, żeby jakoś z tego, w tym środowisku, w które wchodzimy, które jest obce dla nas zupełnie, jakoś przeżyć. No, Svalbard, jak wiadomo, jest więcej niedźwiedzi polarnych niż ludzi. Mhm. I z tymi niedźwiedziami trzeba jakąś koegzystencję ustanowić. To jest ciężko dosyć z 350-kilogramowym, głodnym zawsze zwierzęm. Które tylko nie mówi po angielsku. Który nie mówi po angielsku, po polsku i po niemiecku niestety też. Więc no to właśnie, że człowiek się tam czuł takim jednak intruzem i musiał się bronić przed tym, żeby ten prawowity właściciel tych terenów nie wszedł na jego terytorium, jak my weszliśmy na jego. I to było też taką dla mnie ciekawostką wielką i taką lekcją pokory wobec tej przyrody. No i tak w każdej wyprawie czegoś szukam. To jest element, którego w wysokich górach w sumie nie było, prawda? No tak, bo te bajki o Yeti to można między bajki włożyć jeszcze. Nikt nie widział, żeby ktoś stracił życie przez tego włochatego potwora. Zastanawiam się, czy pan się czuje częścią tego... Ty mam wrażenie, że to już tak w polskiej kulturze urosło, to pokolenie polskiego złotego wieku himalaizmu. Czy pan się czuje tego częścią? No tak, czuję się tego częścią, aczkolwiek ta era złotego himalaizmu skończyła się, kiedy ja się zacząłem wspinać w dużych górach. Pytam. Ale bez wątpienia jakby rocznikowo się czuję, bo to jednak ja w tym czasie też nie siedziałem i nie zbijałem bąków, tylko się wspinałem w innych górach. Czuję się też trochę jakby mentalnie, chociaż staram się z tego uciekać, bo wydaje mi się, że moi koledzy za bardzo siedzą w tym schemacie właśnie takim kurczaba, zawady tych dużych wypraw, takiego hotelingu w tych bazach, stwarzania takiego pozorów, takiego normalnego życia w tym wszystkim, że tak, to musimy tutaj żyć normalnie. Nie, normalnie to my żyjemy tutaj, tam my żyjemy nienormalnie i to życie nienormalne powinno być jak najkrótsze. A no, to była jakaś taka ucieczka do tamtejszej normalności, ale bez wątpienia czuję się częścią tego pokolenia i dlaczego mam się nie czuć w końcu? To są też moi koledzy i co prawda ja się na nich wzorowałem i są moimi idolami, ale jesteśmy z tego samego pokolenia. Pan opowiadał o wielu z nich w tej serii filmów na Discovery.
Tak. To była seria filmów, które sprawiły, że ja zacząłem się tym wszystkim interesować, dlatego to jest dla mnie w ogóle... Pan był tą pierwszą osobą, która mi opowiadała o tych cudownych rzeczach, więc jest to dla mnie coś pięknego teraz móc z Panem rozmawiać. I jak ten projekt wyglądał? Kto go zorganizował? Kto to wszystko napisał? Bo to było właśnie bardzo ładnie opakowane dla kogoś, kto zaczyna, kto się za bardzo nie zna jeszcze na tym. I na początku jakieś ogólne wprowadzenie do wypraw, potem poszczególne postaci. Strasznie to było fajnie zrobione. Jak to było wtedy? Ja zostałem do tego programu po prostu zaproszony, żeby brać w tym udział, ale sama koncepcja powstała w głowie Marka Kłosowicza, który też się wspinał i też jest człowiekiem z takiego szerokiego naszego kręgu znajomych. I on się podjął stworzenia takiego cyklu. To są takie detale, ale nie za bardzo szerokiej publiczności znane, ale myśmy ten serial nakręcili dwa razy. Za pierwszym razem go nakręciliśmy, poszedł do kolaudacji do TVN-u, czy gdzieś on tam, właśnie do tego Discovery. No i pani dyrektor powiedziała, nie, no pan Pustelnik wygląda jak dziad jakiś taki proszalny. No, tak nie może być, on musi być ładnie ubrany w sweterku, jakiś, no, z krawatem już bym nie przesadzała, no ale to musi być jakoś tak ładnie, a nie, że będzie tam jakimś wyciągniętym polarze chodził i coś tam gadał. No i Marek zadzwonił do mnie, dawaj jeszcze raz, idziemy to samo. Matko Boska. A ja mam taką uroczą cechę, że nie potrafię dwa razy tego samego powiedzieć, w ogóle bym się na aktora nie nadawał. Musiałbym się nauczyć tego na pamięć, więc właśnie tak zrobiliśmy, że Marek wszystko to, co ja mówiłem w tej pierwszej części, spisał i ja się potem tego uczyłem na pamięć jeszcze raz. Więc znowu jechaliśmy do tego Morskiego Oka, w te skałki. To ja myślałem, że oszaleję po prostu, ale to fajna przygoda i też jakby taka trochę oswajająca człowieka z tymi mediami filmowymi. Mm-hmm. Nie jest może takie łatwe, się nigdy nie czułem jak ryba w wodzie przed kamerą, więc dla mnie to było, z jednej strony to była fajna zabawa, ciekawa nauka, ale też i oglądanie tej kuchni telewizyjnej też było fajną przygodą. Ale tak uważam, że ten serial i ten, który powstał za czasów Jurka Porębskiego z udziałem Krzyśka Wielickiego i innych, że to były bardzo cenne pozycje, które spowodowały, że no, po prostu to dotarło do szerokiej grupy odbiorców. Bo no, nie łudźmy się, że wszyscy czytają książki o górach i oglądają tam jakieś drobne filmy gdzieś puszczane na festiwalach. To tylko te mainstreamowe media są w stanie rozpropagować ten nasz sport. I tak się właśnie wtedy stało. A to odbiło się w jakichś statystykach? Ludzi, którzy na przykład zgłaszali się do klubów wysokogórskich? Zawsze tak jest, że jak się pokaże jakiś fajny film, albo jest jakaś fajna wyprawa, albo jest jakiś trup na wyprawie, to wtedy się zgłaszają do klubu, nie chcą wspinać. To jest znane zjawisko społeczne. Okej, okay, rozumiem. Coś chciałem... Aha, czy pan miał dowolność w tym, co pan powie w tym serialu? Za pierwszym razem tak, kolegach. Za drugim razem już nie. A, rozumiem. Rozumiem, bo części z nich nie miał pan okazji spotkać, jak na przykład Jurka Kukuczki. Z Jurkiem się rzeczywiście nie znaliśmy jakoś tak, tylko tak cześć. Zresztą to było takie coś na zasadzie, ja wiedziałem, kim on jest, a on nie wiedział, kim ja jestem. Rozumiem. Jak to się ładnie mówi, można powiedzieć, że bywaliśmy u siebie, to znaczy on bywał u siebie, a ja bywałem u siebie. Więc to taka była nasza znajomość. No ale oczywiście postać Jurka była tak rozpropagowana, że no, trudno było nie wiedzieć. Natomiast po śmierci Jurka ja się wielokrotnie spotykałem z Celiną i jego żoną i często o nim rozmawialiśmy, więc trochę go poznałem, aczkolwiek już tak mówiąc w cudzysłowie z drugiej ręki. Mhm, rozumiem. Czy fajniej się wspina teraz, czy fajniej się wspinało 40-30 lat temu? Nie, no to każdy mówi, że jego czasy są najlepsze. Ja uważam, że to, co jest teraz, jest cudowne dla tych, którzy są teraz, a tamto, co było wtedy, jest cudowne dla tych, co byli wtedy. Nie jest dla mnie... Znaczy,
To jest tak, że po prostu to są jakby trochę alpinistycznie dwa różne światy. Tamten świat był światem bardzo siermiężnym, bo czasy były siermiężne. Czasem, który wymagał pewnej specyficznej kreatywności. A ten czas jest jeszcze inny, ale on też wymaga kreatywności. Czyli jakby te wszystkie cechy, które były potrzebne do uprawiania tego sportu i cieszenia się z tego, pozostały, tylko się po prostu zmieniły okoliczności, zmieniło się społeczeństwo, zmienił się świat. Ale okej. Okay. Ja powiem tak, że no teraz dla mnie zrobić wyprawę to jest tak. Przedtem to była zabawa, żeby się ze wszystkim wyrobić. Ale dla wielu ludzi, którzy chcą teraz no, robić takie projekty bardzo poważne, to ta wyprawa też nie jest takim pstryk, bo jednak zamieniamy te góry takie, mówiąc ogólnie, dostępne na góry niedostępne. Teraz się będziemy wspinać w górach, gdzie, żeby się dostać, trzeba się naprawdę mocno sprężyć. Więc jak wtedy musieliśmy przejść prawie 200 km, żeby się dostać z ostatniego miejsca, gdzie samochód nas dowoził, do bazy pod K2, tak teraz wyzwaniem będzie dostać się w jakieś góry gdzieś tam daleko w Alpach Tybetu, czy gdzie też nie ma w tej chwili żadnej infrastruktury. Więc właściwie to nowe pokolenie stoi przed takimi wyzwaniami samymi jak nasze, tylko jest w trochę innym anturażu, że tak powiem. Jest nowocześniej, ale słowo nowoczesność jest przypisane do teraźniejszości. Nie powiesz o czymś, że jest coś nowoczesne, jeśli tego jeszcze nie ma. To prawda. Ja chciałem pana zapytać jeszcze pański sposób na funkcjonowanie w zasadzie w tych górach wtedy, kiedy pan w nich funkcjonował. Mam na myśli to, czy pan ma poczucie, że z pańską determinacją, z pańską pracowitością, z pańską wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, każdy byłby w stanie w takim okresie życia zrobić koronę Himalajów. Czy to jest kwestia jakichś pańskich indywidualnych predyspozycji fizycznych? Fizycznych to na pewno nie, bo ja tam fizycznie nigdy nie byłem jakimś gigantem. Natomiast taki wielki projekt wymaga ogromnej determinacji, uporu i jednak pewnej bezwzględności w realizowaniu tego wszystkiego. Czyli tutaj się nie można zawahać w połowie i powiedzieć, no może jednak nie warto, może nie. Takie wątpliwości ci się mogą pojawić przy ostatniej górze, ale nie przy siódmej czy nie szóstej. Więc to jest chyba ten główny element, że ten driving force musi być do samego końca. Jeżeli tego nie ma, nie osiągniesz tego celu. I rzeczywiście, gdybym ten projekt skończył w 2004 roku tak jak chciałem, czy tam w 2006 tak jak chciałem, to byłoby mi po prostu łatwiej, tak? Wygodniej. Moje życie trochę by się tam w przyszłości zmieniło. Ale tak naprawdę to ten driving force no, trwał do końca, no bo zobacz, bo jednak 5 razy pod jedną górę podchodziłem, 4 razy pod drugą, 3 razy pod trzecią, 2 razy pod czwartą. No jednak ta siła napędowa tego procesu skończenia, dokończenia tego zadania była ogromna. I jeśli ktoś ma takie predyspozycje, to zrobi to. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, bo tu jest najważniejsza rzecz, w głowie to wszystko siedzi. Oczywiście można mieć kruchy organizm, taki jak bokser ma szklaną wątrobę i niestety dostanie cios i koniec. No to ale jeśli ktoś ma podobny organizm do mojego i ma w głowie taką dużą moc sprawczą, to zrobi to. Oczywiście, że tak. Tylko, że teraz, w tych młodym pokoleniu, to w ogóle kolekcjonowanie czegokolwiek nie funkcjonuje jako zjawisko. Nikt nie chce niczego kolekcjonować. Każdy chce mieć swoją własną drogę i swoje własne sukcesy, i swoją własną kolekcję. I ta kolekcja wcale nie musi być taka, jak ja ją zrobiłem. Może być zupełnie inna, składać się z zupełnie innych elementów. I to jest cudowne. I to jest piękne puenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Rozmawialiśmy dzisiaj z panem Piotrem Pustelnikiem, trzecim polskim zdobywcą korony Himalajów i Karakorum, 21 na świecie, czy 20? 21. 25 chyba, nie, 20. 20. 20 na świecie. 20, tak. Dziękuję, to była ogromna przyjemność. Jakby pan mógł, głowa do góry i do zobaczenia następnym razem. Zawsze to mówię ja. A jakby pan mógł. No to, głowa do góry i do zobaczenia. Zawsze do góry. Dziękuję bardzo. Dzięki. Moi drodzy, jest jedna nieoczywista zaleta tego, że byłem podczas tej rozmowy zestresowany. Otóż z moich obliczeń wynika, że udało mi się wypowiedzieć zaledwie jednego suchara przez całą godzinę. To jest statystyka, z której jestem naprawdę dumny. Mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i jakich innych gości widzielibyście tutaj w podcaście, z którymi mógłbym porozmawiać. Zdradzę wam w tajemnicy, że z jednym jestem już umówiony na przyszły tydzień. Zapraszam was do pozostałych materiałów na kanale. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o łapce do góry, głowa do góry i do zobaczenia następnym razem.